Bóstwa w Gwiezdnych Wojnach w znaczącej części połączone są z pojęciem dobrze znanej nam mocy. Dziś pragnąłbym wzbudzić wasze zainteresowanie w temacie droidów i częstego nawiązywania do postaci stwórcy. Thank the Maker. This oil bath is going to feel so good. Wytłumaczmy sobie, kim lub czym jest The Maker. Zapraszam. Byt, o którym wspomina sam C-3PO, jest powszechnie nazywany stwórcą lub w innym angielskim powiedzeniu The One Who Creates. Z wolnego tłumaczenia, ten, który tworzy. Jeżeli chcielibyśmy zapytać samego droida o pochodzenie bóstwa stwórcy, prawdopodobnie natniemy się na dwie odpowiedzi. Jedna z teorii twierdzi, że stwórcą był pierwszy funkcjonalny droid, którego początki możemy liczyć na 30 tysięcy lat przed bitwą o Yavin. Druga zaś teoria sugeruje, że stwórcą była ewentualnie postać organiczna, nieznanego pochodzenia. Owa postać ze zwykłej, bezmyślnej maszyny miała wykreować idealnego, inteligentnego droida. Oczywiście merytorycznie wywnioskować możemy pewną kontrowersję związaną z postacią stwórcy. Realistycznie rzeczą prawdopodobną będzie zainstalowany program wśród większości egzemplarzy droidów, które specjalnie kreują postać stwórcy, aby maszyna swoją inteligencją nie kwestionowała odpowiednich rozkazów. Hipotetycznie istnieje przypuszczenie, że pewne droidy miały wady w programowaniu. Taka wada miała wpłynąć na rozwój duchowy wśród droidów, przekazując swoją wiedzę nauczając inne jednostki. W podobnej sytuacji możemy postawić rasę Sunny Sea. Wierzyli oni w postać, którą nazywali The Giver. Owy stwórca panował nad ich rzeczywistością. Rasa selekcjonowała reprezentantów, z których jeden mógł bezpośrednio kontaktować się ze stwórcą, pozostając swojego rodzaju wysłannikiem. Teoretycznie byli przekonani o istnieniu formy reinkarnacji, dlatego rasa szczególnie była mocno powiązana z religią. Only droids serve the Maker. Tak określane są droidy przez rasę Sunny Sea. Mon Mothma również wierzyła w swojego rodzaju stwórcę, który wyrzeźbił i zaprojektował galaktykę. Nie ukrywała swoich przemyśleń i często się nimi dzieliła. Good. May the future forgive me if I'm wrong, but I'm going to take a chance on you. Podsumowując wątek stwórcy, George Lucas chciał nakreślić, że nawet kawał metalu może mieć znaczącą część ludzkiej duszy. Natomiast z fanowskich źródeł twierdzi się, że stwórcą, do którego nawiązywały droidy, był właśnie George, ponieważ to on jest stwórcą naszego ulubionego uniwersum. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Z chęcią poczytam wasze przemyślenia w komentarzach na dole. Ostatnio ruszyłem z transmisjami na żywo dla wspierających, gdzie obecnie zajmuję się budową zestawu kanonierki z Lego. Serdecznie zachęcam do wspierania. Mam nadzieję, że będę bardziej aktywniejszy. Niech moc będzie z wami. Zawsze. Siema.